Cześć kochani, witam Was w Ekokreatywnej. Dzisiaj będzie specjalny filmik, połączenie filmiku modowego z filmikiem o lalkach Barbie, historycznych lalkach Barbie. I dzisiaj będziemy mówić o latach 60. Jest to jedna z moich ulubionych dekad w modzie i nadal rzeczy z lat 60. są trendy, a dzięki serialowi The Crown nawet ostatnimi czasy bardzo trendy. Nawet czasami pewnie nie zdajemy sobie sprawy, które z rzeczy, które są w trendach, są właśnie z tych lat, pochodzą z tych lat. Lata 60. są bardzo bogatą dekadą, jak chodzi o modę, bardzo ciekawą dekadą. W związku z tym opowiem Wam o tym trochę, jak się zmieniała moda też w latach 60., bo to jest też bardzo szeroki wachlarz różnych krojów, ciekawych rzeczy i właśnie zaprezentuję Wam to na moich lalkach Barbie, które pochodzą oryginalnie z tamtego okresu, większość z nich przynajmniej, i będą też prezentować oryginalne outfit, oryginalne stroje z tamtych lat, które zostały zrobione w tamtym czasie właśnie dla lalek Barbie, a lalka Barbie była przewidziana jako właśnie modelka do ubierania, jako dorosła modelka do ubierania w najnowsze trendy. Więc zapraszam na ciąg dalszy, jeśli interesuje Was tematyka mody, jeśli lubicie lalki Barbie i interesuje Was w ogóle historia mody, to zapraszam na ciąg dalszy i do zasubskrybowania kanału, będzie więcej takich filmów i oczywiście polubcie koniecznie filmik, jest to dla mnie taka nagroda za wykonaną. Jest ten filmik dla mnie pewnym wyzwaniem, szczerze Wam powiem, bo nie dość, że będę musiała pokazywać lalki, opowiadać o modzie, to jeszcze chcę Wam pokazać moje outfity, bo na sobie mam oryginalny kostium z lat 60. Jest to sukienka w typowym właśnie kroju, takim, który nam się bardzo kojarzy z latami 60. Prosta, trapezowa, jeszcze z takim specyficznym tutaj wywinięciem, jest to sukienka z jedwabiem. Jest właśnie ona w zestawie z płaszczem. Pokazywałam już ten zestaw kiedyś. On jest w takim rozmiarze SM. Sukienka ma kieszenie. To też jest bardzo typowe dla sukienek też lata 50-60. Ale i dzisiaj lubimy kieszenie w sukienkach, umówmy się. Bardzo piękny krój to ma. No i zaraz Wam wszystko opowiem, jak to wygląda. Lata 60. jako dekada w modzie jest niesamowicie barwnym okresem. Słuchajcie, zaraz Wam to będę pokazywać po kolei właśnie na lalkach. Powiem Wam tymczasem, że mamy też wkład w swoją modę. Pewna kobieta pochodzenia polskiego założyła markę w Anglii w 63 roku, Barbara Hulanicki. Bardzo słynną markę, markę Biba, która jakby jest takim symbolem lat 60. Było to bardzo, bardzo popularne. W 66 roku bodajże otwarła też butik w Londynie, bo pierwszy był poza Londynem. I był to bardzo, bardzo modny butik z dobrej jakości, bardzo modną odzieżą. Kobiety już przestały chcieć ubierać się tak jak ich matki. Zaraz zobaczycie tutaj różnicę w tych trendach. Wypromowała swoją markę dzięki popularności pewnej sukienki w kratkę z bawełny, która właśnie była w tych już nowych, młodzieżowych, innych trendach i była w bardzo przystępnej cenie i w ogóle słynęła z tego, że ceny są dość przystępne, jakość dobra i są to rzeczy bardzo modne. Słuchajcie, mam jedną sukienkę od Biby, jest to sukienka z jedwabiu. Zobaczcie, tak wyglądała właśnie oryginalna metka Biby, taka trochę w stylu secesyjnym, w stylu art deco. Piękna, nadal super idealnym stanie sukienka z jedwabiu. Też bardzo prosta z falbaną. To już jest troszeczkę bardziej moda lat 70. akurat, ale chciałam Wam pokazać, że można nadal dorwać perełki Biby. I kochani, będę Wam opowiadać o kolejnych jakby trendach i tych przemianach jednocześnie politycznych, jak i społecznych, kulturowych w międzyczasie. Zaczniemy od najstarszych jakby lalek, czyli od lalek z końca lat 50. W 59 roku powstała pierwsza Barbie. To już opowiadałam w filmie o Barbie, podlinkuję go Wam na samym końcu w ekranach. I jest to replika oryginalnej Barbie, zobaczcie. Bardzo, bardzo dobra replika, również miała identyczną właśnie fryzurę, kolczyki, kostium kąpielowy.
w tamtych czasach bardzo popularny. Oczywiście obcasy. Słuchajcie, ta lalka ma też okulary, takie właśnie kociaki, które ja tam we wstępie noszę. I takie, jakie widzicie tutaj na zdjęciu. Ale nie będę ich odpakowywać, bo wiecie, jakbym wyjęła to z pudełka i rozpakowała te okulary, no to już będzie kolejne spadek wartości tej lalki. I tak już otwarta z pudełka ma mniejszą wartość. I ta akurat lalka jest repliką z ciała, jest z takiego materiału, który nazywa się silkstone, jedwabisty kamień. Bardzo, bardzo twarde. Nie jest to takie typowe ciało lalki Barbie. Jest dużo trwalsze, dużo ładniejsze, takie właśnie bardziej aksamitne. No i jak widzicie, ta lalka ma typowo kucyk, który był typową fryzurą młodzieżową w latach 50. i początku 60., no w 60. też. Kręcona grzywka, to jest jeszcze taki symbol bardziej lat 50. Pięknie wykonana rzecz. Makijaż też typowy dla lat 50., 60., czyli mocna kreska, czerwone usta. To się będzie zmieniać w trakcie lat 60. Piękna, śliczna, naprawdę piękna lalka. Zobaczcie, jak to jest super wszystko wykonane. Tutaj. No jak już mówiłam, te lalki miały być właśnie modelkami i takimi obiektami pożądania, powiedzmy sobie takimi przedmiotami ćwiczebnymi do wypróbowania outfitów, eleganckich strojów, po prostu do przygotowywania też dziewczynek do bycia kobietami. Oczywiście to się później zmieniło, będzie też cały rozdział Professional Barbie, czyli takie lalki, które miały różne zawody i też dzięki temu dziewczynki mogły mieć ambicje prócz bycia mamą, zdobycia profesji, zawodu i tak dalej. To jest bardzo pozytywną rzeczą. Jeśli oglądaliście film o Barbie, to wiecie, o co chodzi. Tymczasem wypuszczono później również Kena. Tutaj mam też replikę Kena, ale on jest dosłownie tak wykonany. Zobaczcie, ma te takie flocked hair, czyli takie włosy jakby taki meszek zrobiony. Ma shorty, takie jakie w tamtych czasach na plażę się nosiło. I klapki. Naprawdę bardzo fajnie wykonana rzecz. Ja się tutaj zasłaniam, bo nie chciałabym, żeby odfokusowało nas. Jest to, tak jak mówię, to jest replika, podobnie jak tamta Barbie, ponieważ te pierwsze, wczesne bardzo egzemplarze tych lalek są po prostu bardzo, bardzo drogie, jeżeli chcemy kupić oryginalne w dobrym stanie, a już w pudełku to w ogóle. Tak więc to też jest silkstone body, czyli on ma tutaj bardzo, bardzo taki twardy, porządny materiał. Nie jest to lalka służąca do zabawy, więc może być ona z takiego bardzo wytrzymałego i ciężkiego też, szczerze mówiąc, materiału wykonana. Także Ken, chłopak, przyjaciel, pierwotnie przyjaciel Barbie. Nie będziemy się skupiać na modzie męskiej, bo moda męska nie była aż tak charakterystyczna w tamtych czasach jak damska. Słuchajcie, no i nie mam oryginalnej lalki z tych wczesnych lat 60. czy końca 50., ale tutaj mam oryginalną lalkę chyba z 63 lub 4 roku. W tej modnej fryzurze, która wtedy królowała. I słuchajcie, nie wiem, czy wasze mamy, babcie w młodości tak się obcinały, ale właśnie jest to typowa fryzura zwana bubble cut, czyli nie wiem, jak to po polsku, szczerze mówiąc, bob? W każdym razie, nie, chyba nie bob. Bubble cut to jest właśnie ta fryzura, która była bardzo modna w tamtych czasach i wszystkie dziewczyny się ścinały w ten sposób, kobiety. I widzicie, tutaj mamy oryginalną już tym razem Barbie bubble cut. Nawet paznokcie ma pomalowane. I ta Barbie, słuchajcie, jest w oryginalnej sukience, w takiej modzie, jaka wtedy królowała. Czyli właśnie szalowe kołnierze, takie jak tutaj mamy. Często żakiety były na podwójne guziki, ale oczywiście niekoniecznie, bo różne były fasony, tak jak i dziś, prawda? Sukienki raczej dopasowane górą, rozkloszowane mocno dołem. To jeszcze się utrzymuje w latach 60., ale są też inne trendy, więc to jeszcze mamy trochę taki wygląd, przełom lat 50. i 60. Patrzcie, jaka pięknie wykonana ta sukienka. Wiecie co, powiem wam, że buty nie są oryginalne niestety, bo no, oryginalne buty też są niesamowicie drogie, więc samych butów nie kupuję. Sukienka jest wykonana z takiej
z takiego jakby rypsu. Bardzo, bardzo ładne materiały i wiecie co, te stroje w tamtych czasach produkowane dla Barbie były bardzo jakościowe. One nie odbiegały jakością ani szycia, ani materiałami od oryginalnych tych strojów damskich tak naprawdę, po prostu były mniejsze. To naprawdę były takie modele mody tamtych lat. To nie było takie zrobione jakieś plastikowe coś bezkształtnego, spiętego paskiem albo z jakiejś takiej rozciągliwej lajkry, nawet niewykończone, tylko no naprawdę wszystko to jest wykończone. Patrzcie, tutaj już troszeczkę wiadomo się ze starości popruło, ale tutaj mamy metki z wszytymi nazwami. Wszystko jest pięknie powykańczane, są zakładki, są guziczki takie mini, więc naprawdę możecie zobaczyć, że lalka jest świetnie, świetnie zrobiona. Posiada też taki modowy kapelusz, widzicie? I też ślicznie uszyty z wszystkimi detalami. Taka laleczka reprezentująca właśnie początek lat 60. oczywiście, przepraszam, w modzie i koniec lat 50. Sukienka jest dość krótka, panie już takie stateczniejsze nosiły dłuższe do łydki sukienki, ale Barbie teoretycznie była nastolatką, później to się nieco zmieniało, ale teoretycznie to była taka nastolatka pod koniec 17-18 lat, więc ona jeszcze mogła nosić takie krótsze sukienki. W latach 60. oczywiście długość sukienek już nam się skraca, ale odłożymy tą lalkę tymczasem. Moi drodzy, kolejną lalką, która powstała, stworzona przez Mattela po Kenie, jest Midge. I słuchajcie, Midge to jest koleżanka Barbie. Barbie była trochę krytykowana za to, że wygląd ma bardzo dorosły, że jest taka zbyt dojrzała jak na nastolatkę. No więc stworzono Midge, która ma taką bardziej nastoletnią, zabawną buźkę. Trochę moim zdaniem za krótką grzywkę, ale okej. Ma tutaj typową dla lat 60. fryzurkę flip, tak? Marlo Flip, tak się nazywa ta fryzura, od postaci z serialu, która miała taką fryzurę. Bardzo, bardzo modna fryzura, wywinięte na zewnątrz włosy, grzywka. I zobaczcie, Midge jest rudawa. Były różne wersje oczywiście, ale ta jest ruda i ma piegi. Także zupełnie inny typ, właśnie taka zabawna, taka dziewczyna z sąsiedztwa bardziej, już nie posągowa blondynka. Zobaczcie, jak to jest pięknie wszystko wykonane. Zamek metalowy. Ten strój, słuchajcie, nie jest oryginalnym strojem od Midge, ale jest z tamtych lat oryginalny. Jest to po prostu suknia w stylu lat 60. Takich też jeszcze połowa lat 60. To jeszcze nie jest jakiś taki mega młodzieżowy, wystrzałowy strój, ale taki właśnie bardziej elegancki, ma złote buciki. I słuchajcie, popatrzcie na to. Takie stroje robione dla Barbie w latach 60. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Z zewnątrz jest po prostu taki materiał żakardowy jakby ze złotym. W środku jest w idealnym stanie jedwabna podszewka, taka przezroczysta. Pięknie to jest uszyte, naprawdę w stylu tamtych lat. To jest, myślę, że druga połowa lat 60. Tutaj ma prawdziwe futerko w ogóle. To akurat mogło być sztuczne, no ale w tamtych latach nic nie mieli do futer, że tak powiem jeszcze. Jeszcze nie było takich ruchów aktywistycznych. Tu mamy tak jakby złote guziczki takie. To jest taka peleryna płaszcz. I to jest taki troszkę już elegantszy strój koktajlowy. Włożę to może. Jest ok. No i zobaczcie, jak przepiękny jest ten strój. Naprawdę, Midge może nie ma takiej pięknej, przepięknej twarzy, jak niektóre, które zobaczycie zaraz lalki, ale jest bardzo fajną lalką. Kupiłam ją dosyć tanio, na szczęście udało mi się znaleźć taką i troszkę ją odrestaurować, bo była w gorszym stanie niż teraz jest. Była brudna i włosy musiałam też układać od nowa, rozczesywać, nie było to łatwe. Także przeszła renowację przeze mnie. No, bo gdyby była w stanie idealnym od razu, no to kosztowałaby bardzo dużo pieniążków. Ale tak wygląda właśnie Midge. Uważam, że jest po prostu przesuper ten strój. No i zobaczcie, no naprawdę, mógłby to być spokojnie strój normalny, damski, wcale nie wygląda to na strój lalki, nie jest... Właściwie tak naprawdę, słuchajcie, te takie typowe stroje kojarzone z Barbie, to się zaczęły w latach 70. Te róże, takie neonowe kolory, dużo sztucznych tkanin, a wcześniej właśnie te stroje były takie naprawdę piękne, dopracowane szczegółami. Dlatego, słuchajcie, te stroje nieraz, jak sobie zobaczycie na przykład na eBayu, ile kosztują oryginalne, naprawdę potrafią kosztować więcej niż stroje
normalne takie stroje dla dorosłych i to dużo więcej, po kilkaset, nawet około 1000 niektóre zestawy potrafią kosztować euro. Także jest to naprawdę wydatek. Na szczęście mnie się udało kupić ten strój z lalką, więc nie musiałam ekstra kupować stroju, co jest naprawdę drogie. No i słuchajcie, to były lalki początku lat 60., tak do połowy. A teraz pokażę Wam lalki, które zaczęły wychodzić w połowie lat 60. i w drugiej połowie. I tutaj już zobaczycie też ewolucję stroju, bo nastąpiła w tamtych latach rewolucja seksualna oraz rewolucja nastolatków. Pojawili się Beatlesi, a wraz z pojawieniem się Beatlesów i Beatlesomanią, jakoś tak to się mówi, zaczęła się właśnie też rewolucja w modzie nastolatków. Pojawiła się w ogóle moda nastolatków. Wcześniej nastolatki nosiły to może troszkę skrócone, troszkę weselsze wersje tego, co nosili dorośli. A tutaj teraz pojawia się moda, pojawia się bunt, skracają się spódnice, kobiety są bardziej wyzwolone, więcej kobiet pracuje, staje się niezależnymi, no i to się odzwierciedla w modzie. Pojawia się mini. Słuchajcie, spódniczki mini są nawet ekstremalnie krótkie w latach 60., zaraz to zobaczycie. I oprócz sukni balowych, oczywiście, które też istniały, właśnie pojawia się ta moda op art i pop art, czyli takie inspirowane i tamtych lat sztuką nowoczesne wzory, wzornictwo w takie wyraziste kolory, kwiaty, kontrasty. Pokażę Wam tutaj. Akurat nie mam stroju takiego typowo opartowskiego, zobaczcie sobie tam przebitki zdjęciowe normalnych strojów na ulicy, ale pokażę Wam tutaj też, szczerze mówiąc, ta lalka nie posiada oryginalnego stroju, wyjmę ją z tego statywu, bo statyw zaburza nam tutaj widok i skraca spódnicę niestety, która już jest i tak bardzo krótka. Mam tutaj lalkę, chyba to jest z roku 67 albo 8. W każdym razie, druga połowa lat 60. jest to Stacy. To jest też przyjaciółka, właściwie to jest kuzynka, europejska kuzynka Barbie. Stacy ma przepiękną buźkę, zobaczcie, ona ma takie lekko przymrużone oczy. Tutaj ma takie nawet zrobione, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale postaram się to pokazać. Jak nie, to Wam wkleję zdjęcia, takie jakby loczki. No i oczywiście ma kucyk. Piękny, rudy kucyk i w ogóle włosy tych lalek są przesuper, super jakości. Jak widzicie, to są oryginalne lalki, mają oryginalne włosy, no i wygląda to nadal przepięknie po prostu. I ona ma na sobie taką właśnie ekstremalną, trochę dyskotekową mini z tamtych lat. Sukienka mini ze złotą nitką, dużo wtedy się działo z tymi złotymi nitkami, eksperymentowano z nowymi sztucznymi materiałami, nylony, poliestry i wszelkie akryle królowały, no i widzicie tutaj efekt, sukienka ze złotą nitką. Niestety nie oryginalna od tej lalki, ale z tamtych lat, bo po prostu nie udało mi się kupić stroju oryginalnego do niej w normalnej jakiejś cenie. Tutaj ma też torebkę kopertową, bardzo fajną. I kaloszki, takie kozaczki, które też właśnie się nosiło w latach 60. na niewielkim obcasiku. No i naprawdę ta lalka Stacy jest, według mnie jest zachwycająca, ma przepiękną twarz. W ogóle zobaczcie, jak były robione te lalki w tamtych czasach. Stacy ma prawdziwe rzęsy. Nie są one malowane jak później już od lat 70. Jeszcze w latach 70. robiono lalki z... Spróbuję tutaj zaświecić, no jest, troszkę bardziej na lalkę. Robiono jeszcze część lalek z tymi prawdziwymi rzęsami, w sensie z takimi rzęsami po prostu, nie pomalowanymi, tylko one są odstające, jak tu widać. No i nie wiem, czy chyba ta twarz, to się nazywa mold po angielsku, czyli tak jakby odlew twarzy, rodzaj odlewu. Ten odlew Stacy jest według mnie chyba najładniejszy z wszystkich lalek Barbie z tamtych lat, aczkolwiek właśnie ma takie lekko przymrużone oczy. Przepiękna jest. Zobaczcie ten róż. Właśnie wtedy ceniło się świeżość w makijażu i kobiety miały zaróżowione policzki. Ja to szanuję. Uważam, że trochę ma nierówno ten róż. Można by jej zrobić wyżej na tym policzku, ale trudno. No, prześliczna lalka. Naprawdę jest boska. No i wszystko jest rzeczywiście pięknie wykonane. Słuchajcie, te sukienki są tutaj na zatrzaski przyszywane. Tutaj otworzę Wam tą, widzicie? O, spadła torebka.
Także to jeszcze nie był czas velcro, czyli rzepów. Zanim dojdziemy do Barbie z tamtych lat, z połowy lat 60., to jeszcze Wam pokażę tutaj moją PJ. PJ to jest kolejna koleżanka, czy też kuzynka Barbie, już straciłam rachubę, która była kuzynką, która... koleżanką, wydaje mi się, że koleżanka. PJ to jest też nastolatka, tu widzicie, PJ typowo właśnie ma kucyki, dwa. Blond włoski i ma jeszcze inną twarzyczkę. Postaram się pójść z tamtej strony. Patrzcie, w ten sposób. Tak. Ma brązowe oczy tym razem. Też grzywkę, która była wtedy bardzo modna. Bardzo w super stanie ma twarz i makijaż. I w ogóle naprawdę ma przepiękny makijaż. Zobaczcie tu. Ciężko tu jest poświecić tak, żeby było widać dobrze detale i żeby jednocześnie było oświetlenie. Jest na wespie. Wespę, czyli też symbol tamtych lat. Kto oglądał filmy z tamtych lat, Rzymskie wakacje i tak dalej, no to wie, że młodzież rozbijała się właśnie tymi wespami. To jest akurat wespa dla Barbie. Fajnie zrobiona, jeszcze w takiej kolorystyce tamtych lat. Wyjmę Wam tą PJ teraz. No i PJ ma na sobie kolejny ikoniczny styl lat 60. Zobaczcie. Szpileczki tam, nie wiem, czy są oryginalne, chyba są akurat. I zobaczcie na tą sukienkę. To jest w ogóle sukienka od tej lalki, tym razem. W takim stylu mini lat 60., ale właśnie w takim trochę stylu już dzieci kwiaty. Co prawda to jest mini, niedługa, ale bardzo kwiatowa, wyrazisty wzór, wyraziste kolory. No i to jest właśnie też typowe dla mody młodzieżowej lat 60. Super sukieneczka w bardzo fajnym stanie. Też jest oczywiście tutaj ładnie wykończona, ma tutaj zatrzask. Bardzo fajne kolory. Bardzo piękną twarz ma też PJ. Też te bardzo długie rzęsy. Ona ma w ogóle niezniszczone te rzęsy, więc ma bardzo długie. No i na przykładzie tej PJ możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica w jakości lalek, jakie wykonywano wtedy, a naprawdę te lalki były bardzo tanie wtedy. No i jednak dzisiaj nie można porównywać. No niestety dzisiejsze lalki, nawet te kolekcjonerskie, nie są tak starannie dobrze wykonane i nie mają tak pięknych detali. No naprawdę przepięknie, ręcznie oczywiście wszystko było malowane. Czasem miały jakieś wady przez to te lalki. W sensie dziwne rysy twarzy, jakieś krzywe oczy, ale to się rzadko zdarzało. No i teraz młodzież. Zaczniemy od najmłodszej młodzieży, czyli od Skipper, młodszej siostry Barbie. Skipper też wyszła w latach 60., to jest chyba z połowy lat 60. Ma nawet miejsce na kolczyki, ale nie ma kolczyków, a nie będę jej dorabiać. No i Skipper jest taką nastolatką około 12 lat. Typowa sukienka z lat 60., taka dziecięca, młodzieżowa. Troszkę jest naprawiona przeze mnie tutaj. Ponaszywałam też koronkę, bo ta sukienka nie była w super stanie, niestety. Kupiłam ją tak jak w tej sukience i w tych bucikach. Bardzo, bardzo fajnym stanie laleczka ogólnie. Ma ładne włosy i ta fryzura nazywa się Sausage Curl, czyli kiełbaskowe loczki. Nie wiem, dlaczego to się tak nazywa. Paróweczki. Loczki, paróweczki. No, tak wygląda Skipper. No i oczywiście młodzieżowa czy dziecięca moda też była wtedy bardzo, bardzo ważna. Bardzo dużo pięknych kolekcji dziecięcych jest z tamtego czasu. I zobaczycie, chciałabym też kilka jeszcze fajnych lalek z kolekcji mieć z tych lat. Na przykład Growing Up Skipper, czyli lalka, która po przekręceniu ręki do tyłu rosły jej piersi i z dziecka takiego stawała się nastolatką. Rosła też chyba o 2 cm do góry. Miała też drugi zestaw ubrań, jako już dla bardziej dorosłej Skipper, więc bardzo ciekawy projekt. Szkoda, że wycofany, bo stwierdzili rodzice w tamtych czasach, że to jest nieodpowiednie. Chociaż powiem Wam, że według mnie to był bardzo fajny pomysł, oswajanie właśnie dziecka z tym, że w pewnym momencie po prostu stajesz się kobietą, zmieniasz się, twoje ciało się zmienia i przechodzisz tą tranzycję. Moim zdaniem ta zabawka była bardzo fajna i dawała taką też trochę frajdę z tego, że możemy w pewnym momencie zauważać te zmiany i stajemy się kimś innym, stajemy się kobietą. Słuchajcie, kolejną lalką młodzieżową, taka właśnie to jest nastolatka około
około 15-16 lat powiedzmy, jak zobaczycie pod ubranie, a zobaczymy, to ma bardziej płaskie biodra niż Barbie. Jest taka właśnie typowo nastolatka w okresie takim już trochę nastoletnim bardziej niż dziecięcym. I ona się nazywa Francie. Słuchajcie, Francie to była bardzo... Ona niestety nałożyła mi taką gumkę, żeby jej uformować grzywkę. Może uda mi się zdjąć. Francie to była lalka bardzo, bardzo modna wtedy. I ona lansowała bardzo dużo mody młodzieżowej. Miała mnóstwo bardzo modnych outfitów. I były całe zestawy właśnie dla Francji. Francji była też w wersji czarnoskórej, podobnie jak Barbie, bo wyszła ciemnoskóra Barbie, ale wyszła też lalka o nazwie Christie, która była właśnie ciemnoskóra. Ta ma troszkę żółtą twarz, ale tym się nie przejmujemy. I to jest właśnie, słuchajcie, Francji w sukience takiej typowo dziewczęcej z tamtych lat, z dekoltem łódeczkowym, z koronką, w trampkach. Zauważcie, że nie ma ona obcasów, ma w ogóle płaskie, chyba ma płaskie stopy, chociaż nie jestem pewna. Nie, ma lekko podniesione stopy, ale nie tak mocno, słuchajcie, podniesione jak Barbie. Także ona też ma mniejsze obcasy, jeśli ma obcasy, albo właśnie ma takie sneakery, młodzieżowe buciki. I te lalki były też w różnych wersjach. Ja marzę o tym, żeby mieć czarną Francie, Black Francie, bo jest przepiękna i ma piękne outfity. Nawet reprodukcję chciałabym sobie kupić kiedyś, no ale na razie, słuchajcie, no nie wydaję tyle pieniędzy, bo staram się rozwinąć firmę, a nie wydawać na tyle na lalki. No ale kiedyś pewnie sobie sprawię taką. W każdym razie, to jest właśnie typowa modowa lalka i wiecie co? Ten model to jest lalka Growing Pretty Hairs Francie. Zobaczcie, ona ma z tyłu głowy takie coś, taką dziurkę. Można wsadzić te włoski za pomocą patyczka do tej dziury z powrotem i ma po prostu kucyk, albo rozpuścić jej włosy, albo wyciągnąć taki cały lok i tym lokiem możemy się bawić, robić jej fryzury. O to chodziło, żeby tworzyć te fryzury. W latach 60. były modne właśnie takie wysokie fryzury, bardzo wymyślne i za pomocą tego myku można było właśnie różne dziwne upięcia jej robić, można było to okręcać wokół kucyka, można było z tego zrobić jakiś jeszcze inny ten, zakręcić to wokół gdzieś tutaj głowy czy coś, ale najprościej jest dla mnie zrobić w ten sposób właśnie. W każdym razie, taka przepiękna, też bardzo, bardzo ślicznie zrobiona laleczka. Chciałam Francji też z takimi krótkimi, modnymi włosami, ale też, no wiadomo, wszystkiego na raz się nie da mieć, jak to wiadomo. O, tak to wygląda. Przepiękna Francji, nastolatka. I właśnie ta moda młodzieżowa niesamowicie wybuchła w tamtych latach i Francji była jedną z ikon młodzieżowej mody tamtych lat. Także tadam! No i na sam koniec zostawiłam tak zwane mod Barbies, czyli Barbie ery mod, ery właśnie tej końca lat, drugiej połowy lat 60. Znowu to są lalki, które mają piękne rzęsy, piękne twarze. Pokażę Wam najpierw tą srebrną. One były w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj macie Barbie w wersji stroju europejskiej i ona ma włosy taki ash blond, czyli taki popielaty blond, coś takiego jak mój kolor oryginalny, troszkę może jaśniejszy. No i zobaczcie też, jak piękna jest ta lalka, po prostu jest zachwycająca. Ma grzywkę taką na skos ściętą trochę. O, zaświecimy tutaj. Kokardkę ma tu zawiązaną, piękne włosy, no włosy są naprawdę, muszą być mega dobrej jakości, żeby te włosy się tyle, słuchajcie, lat uchowały w takim stanie. Oczywiście, że je prałam i popatrzcie na twarz. Przepiękna twarz, piękne rzęsy, makijaż i ma taki strój, wiecie co, nie pamiętam nazwy tego stroju, jak znajdę wam nazwę, to wam tam napiszę na ekranie. Strój jest, słuchajcie, inspirowany, jak wiecie, był program kosmiczny, nie dość, że był wyścig kosmiczny między ZSRR a Stanami, to jeszcze w Stanach cały czas trwały próby do lotów
do podróży na Księżyc. No i ten program trwał wiele lat, między innymi zaczął się wtedy być emitowany wtedy serial Star Trek, którego jestem fanką. I prawdopodobnie ten strój też jest inspirowany właśnie albo Star Trekiem, albo programem kosmicznym. No bo zobaczcie, lalka ma na sobie taki no dość odjechany, srebrny strój i te właśnie materiały kojarzące się z, czy to z ociepleniem, czy z izolacją tych kosmicznych statków, promów i tak dalej, właśnie wtedy były bardzo modne. Wszystko się kręciło wokół tych podróży kosmicznych, kolejnych misji Apollo i tak dalej. Zobaczcie, nawet ma takie jakby kozaczki srebrne. One były srebrne, oryginalnie troszkę wyblakły i można by je oczywiście pomalować, ale nie będę tego robić. Wolę oryginalne z pomarańczem. To jest cały strój bardzo przemyślany. Prześliczna lalka według mnie. Po prostu zakochałam się w jej twarzy. Jest tak ładna. I właśnie w tamtych czasach też stroje często, te błyski były często właśnie inspirowane programem kosmicznym. To jest bardzo ciekawe według mnie, że właśnie taki znak tamtych czasów. Mini związana z rewolucją seksualną i młodzieżową oraz właśnie te programy kosmiczne wyrażające się w tych pięknych, błyszczących materiałach, tych disco materiałach też. W każdym razie tak to wygląda. Przepiękna Barbie. I słuchajcie, te Barbie się nazywają Twist and Turn Barbie. A dlaczego? To już Wam pokażę. Twist and Turn Barbie, dlatego że ona miała bardzo dużo miejsc, w których się jej ciało zginało. Oprócz nóg, które się zginały aż 3 razy, obracał się jej też tułów. Akurat nie wiem, czy ta jest Twist and Turn, ale powinna być. Teraz zobaczymy. Powinna być. Tak, oczywiście, że tak. Słuchajcie, i cały korpus jej się obraca. A związane byłoby to też kulturowo z tańcem, bo przecież w tamtych czasach rock and roll, twist królowały na parkietach. No i twist and turn, stąd, że właśnie ta lalka mogła tańczyć twista, obracać tułowiem i można się było w nią bawić po prostu w tańce. Także taka ciekawostka dotycząca właśnie Barbie z tamtych lat. Wszystkie te rzeczy, później jeszcze dołożono więcej tej artykulacji, więcej było miejsc, gdzie zginała, później była też Living Barbie, która była takim już typowo disco-tworem, nawet miała swoją własną scenę, płytę, można było ruszając jej pewnymi częściami ją uruchamiać i ona się cała telepała i tańczyła po prostu. Też były takie wersje i te wersje były wersjami podstawowymi, to nie były jakieś drogie, niesamowicie lalki, tylko lalki dostępne dla wszystkich. Także widzicie, kiedyś było lepiej, jak chodzi o zabawki. Ostatnia jakby Barbie ma tutaj lekkie uszkodzenie nogi, no ale to pomijam na razie. Jest w klapkach, więc muszę je trochę trzymać, bo spadają. Ostatnia Barbie jest jakby z najpóźniejszego okresu, chyba rok 69, już 9. Już zmierzamy w kierunku lat 60., 70. oczywiście. I ma taką sukienkę właśnie, które też były wtedy modne, z koronką. Te samodziały zaczęły być pod koniec lat 60. bardzo modne i bardzo ładna, oryginalna zresztą sukienka z metką Barbie i tak dalej. I z paseczkiem też oryginalnym, bo to wszystko jest z tamtych lat. Przepiękna laleczka też i to jest laleczka już, co prawda tutaj ma Marlo Flip fryzurę i jest jakby posiada głowę od właśnie tego Twist and Turn Barbie Marlo Flip, ale jest ona już z ciałem Walk Lively i to o co tu chodzi, że były te lalki w tamtych czasach tak skonstruowane, że jak ruszała się ich nogami albo ręką, zależy, to lalka się ruszała w taki sposób, jakby chodziła. Przekręcała głowę i ręce. Ja to muszę spróbować poruszać Wam na wizji tą lalką w ten sposób, widzicie? Jak ruszamy jej nogami, to ona się porusza właśnie tak, jakby chodziła. Jest tam mechanizm i ten mechanizm na szczęście działa bardzo dobrze nadal. Spróbuję teraz to poruszać, żeby mnie nie było w wizji. I laleczka sobie w ten sposób chodziła. No i właśnie później już zaczęto eksperymentować jeszcze z większymi mechanizmami, zginaniem w nadgarstkach i tak dalej. No, w każdym razie jest to kolejna piękna laleczka z tamtych lat. Ciało ma inne założone, ale nie zmienia to faktu, że jest równie piękna i w stroju z tamtych czasów. Oryginalnym i rzeczywiście takie sukienki można było kupić normalnie w sklepach i w nich chodzić. To nie jest to, że to było jakieś robione tylko dla lalek rzeczy.
moja pogadanka będzie prawie dobiegać do końca. Pokażę Wam jeszcze ostatnią lalkę, która jest inspirowana latami 60. Jest to właśnie Christy, to znaczy niby to jest ciemna Barbie, ale de facto jest, można powiedzieć, że wygląda jej twarz jak Christy z tamtych lat. To jest też laleczka oryginalna, ale nie replika. W zasadzie to jest lalka właśnie ta Silkstone i to są takie kolekcje nawiązujące do różnych epok z historii Barbie. Czasem są to jakieś właśnie repliki, jak tamta replika była, a czasem są to lalki zupełnie nowe. I ta ma taki kostium jak z lat 60. i taki fascynator na głowie właśnie jakby z tamtych lat. Pokażę Wam tutaj, jak wygląda. Jest przepiękna też twarz. Jej twarz jest wzorowana na tych pierwszych Barbie. Naprawdę ślicznie zrobiona, ciemnoskóra laleczka. Właśnie z fascynatorem i takim kostiumikiem w stylu Chanel. Przepięknie wykonanym. Oczywiście ten strój da się zdjąć. Tutaj ma sukienkę i na wierzch jest założony taki żakiecik, ślicznie to jest wykończone, ma guziczki złote i ma nawet zginane nadgarstki, ma też zginane tutaj kolanka i tak dalej, wszystko jest zginane, natomiast ma na sobie rajstopy, więc tego nie widać. Ma też rękawiczki, ja zdjęłam jedną, żeby Wam pokazać, jak ładnie ma wykończone dłonie i to też jest ta Silkstone właśnie lalka, więc jest też bardzo twarda, bardzo wytrzymała. Nie odbarwiać się to będzie, więc jest to taka właśnie typowo lalka zrobiona jako lalka kolekcjonerska. Nie tyle, że jest po prostu kolekcjonowana, ale jest przewidziana jako lalka kolekcjonerska w takim designerskim stroju. I to projektowali jacyś znani projektanci specjalnie dla tych serii lalek, więc szczerze powiem Wam, że nie wiem jaki. Dam Wam tam, pokażę Wam pudełko, to będzie gdzieś pokazane. Jest, patrzcie, jest nazwa projektanta nawet. Można sobie przeczytać tutaj. Strasznie niewyraźnie to jest napisane, więc przeczytajcie sobie po prostu. No w każdym razie, przepiękny model lalki. No i tym akcentem zakończę ten filmik. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o modzie lat 60., o samych latach 60. Mój strój i mój makijaż też próbowałam trochę nawiązać i zapraszam Was na filmik, który zrobiłam o modzie lat 60. ze stylizacjami, które specjalnie dla Was przygotowywałam. Będzie właśnie na końcu, możecie sobie tam zobaczyć trochę o historii właśnie jeszcze mody lat 60. więcej. No i właśnie moje pomysły na stylizację na tamte lata. Także żegnam się już teraz z Wami, pozdrawiam Was i dajcie znać, jak się Wam podobał filmik i czy robić kolejne. I tak będę pewnie robić o latach 70., 50., 80. też i też epokowych strojach, modach dawnych wieków z tymi właśnie laleczkami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.